every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want save. Satrzykala everyone, witajcie kochani. Jestem świeżo po kąpieli, czyli dobry czas, żeby polecić indyjskie kosmetyki. Ja mam 3 indyjskie kosmetyki tylko, więc nie jestem specem. Zaraz wam pokażę, co mam, ale nie martwcie się, bo zapytałam ekspertkę. Kojarzycie Dominikę, modelkę żyjącą w Indiach? Ona wam zaraz poleci jakieś fajne kosmetyki. Zapraszam do oglądania. Więc tak, ten olej używam dla Arwiego, do czesania go, bo lepiej się zaplata wszystko, jak są włosy naolejowane. Tu mam z migdałów. Mąż mi go podbiera, bo jest dobry na porost włosów. No więc i taki sobie kupiłam w Indiach, też pokazywałam wam. Jeszcze go nie zaczęłam używać, bo używam ten jeszcze migdałowy, albo nie używam, bo wiecie, czasami zapomnę i tak dalej. No więc to są 3 oleje do włosów, które używam z indyjskiego sklepu z Polski, z indyjskiego sklepu w Anglii i z indyjskiego sklepu w Indiach. No, a teraz zapraszam was do wysłuchania Dominiki. Jeszcze taki mały przerywnik na specjalne życzenie Marty. Chciałabym powiedzieć, jakie dokładnie kosmetyki używam z Indii. Tak jak powiedziałam, głównie właśnie z firmy Kadi, z kremów do twarzy to Herbal Face Cream, normalny taki na dzień, bardzo polecam. Później mam taki też ziołowy Acne Pimple. Jeżeli ktoś ma wrażliwą cerę, to bardzo polecam, bo się naprawdę sprawdzają. Później mam Face Scrub Rose and Papaya. Wszystkie te kosmetyki mają fajne, naturalne składy. Kolejnym to jest balsam do ciała Almond and Saffron. Kolejnym jest Rose Water, który ja używam jako skin toner. To jest tylko w składzie w sumie woda różana. Tak. I na koniec napisane Face Wash. Ja to też używam po prostu jako shower gel. Sandalwood and Honey, też z firmy Kadi, świetny zapach naprawdę, zawsze w domu używam, też w Polsce, bo jest po prostu przepiękny. Pod oczy też polecam z firmy Biotic, to jest w takiej formie żelu pod oczy. I na koniec jeszcze bardzo polecam uniwersalny krem Vico, który tutaj jest naprawdę znany bardzo od wielu, wielu lat. To jest taka wersja pomarańczowa, jeszcze jest wersja żółta. I to ma głównie w składzie kurkumę i olej z drzewa sandałowego, czyli jeżeli macie jakieś problemy z cerą, na przykład, albo na przykład poparzycie sobie skórę lub macie jakieś zadrapania czy jakieś siniaki, cokolwiek, polecam ten krem, sprawdzi się w każdej sytuacji. Tak, także to na tyle moich takich polecajek z kosmetyków tutaj. Możecie sobie kupić i bardzo polecam. Tam na nagranie było średnio widać, więc poprosiłam Dominikę, żeby zrobiła zdjęcia, bo myślę, że będziecie zainteresowani tymi nazwami i chcielibyście zobaczyć te buteleczki, bo myślę, że na pewno można gdzieś to zamówić w Polsce. Jak będę mieć chwilę, to spojrzę na ten Eco India sklep z kosmetykami, które są w Poznaniu. Ty używasz jakichś indyjskich kosmetyków? Jeśli tak, koniecznie nazwę w komentarzu, to sama zobaczę, czy może dostępne jest to i spróbuję. W sumie myślałam kiedyś nad testowaniem jakichś indyjskich kosmetyków, bo mam tutaj indyjskie sklepy, chociaż teraz trochę dalej. Ale ja jestem mało kosmetyczna, może z czasem, chociaż troszeczkę się przekonałam, już do makijażu czasami robię, więc może i jakaś pielęgnacja skóry bardziej, że tak powiem, regularna. No, pomyślę o tym. A teraz zapraszam was, Dominika. Jest modelką, jak wiecie, i często przymierza różnego rodzaju indyjskie stroje. No i teraz wam pokażę małą radę mody w jej wykonaniu.
Ona też często jest, że tak powiem, na stronach internetowych, gdzie sprzedają te różne indyjskie ciuchy, więc jakbyście chcieli tam zajrzeć, może coś zamówić, aczkolwiek nie wiem, czy z Indii dowożą do Europy. Zapraszam serdecznie do oglądania pięknych, bardzo pięknych indyjskich strojów. Dominika była bardzo, bardzo hojna i jeszcze dała mi nagranie od swojej znajomej, która jest makijażystką, przygotowania panny młodej do ślubu i teraz zapraszam Was na, chyba są dwa filmiki z lekkiego makijażu, w sensie z momentów nakładania makijażu oraz efekt końcowy, jak po nałożeniu całego makijażu i wszystkich ozdób i sukni oczywiście wygląda panna młoda. No więc zapraszam serdecznie do obejrzenia i tego. A teraz docenimy to, jak Dominika mi tutaj udostępniła bardzo dużo materiału i pomogła, więc lajkami, komentarzami i opiniami właśnie o tym, co widzieliście i jak jesteśmy wdzięczni Dominice, bo ja jestem naprawdę bardzo wdzięczna i zapraszam oczywiście na jej kanał i Instagram. Jakbyście chcieli zobaczyć więcej właśnie jej strojów, to na pewno na Instagramie więcej tego daję. Linki będą w opisie. A jak jeszcze nie widzieliście wywiadu z Dominiką z cyklu Polki w Indiach, to zapraszam serdecznie. Ona już tam od paru lat mieszka, więc naprawdę wywiad z nią był bardzo interesujący. Mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy odcinek podobał. Na razie, pa! To jeszcze tutaj taka moja przygoda z robieniem makijażu w salonach piękności w Indiach. Miałam robione 4 razy i jak uważacie, podoba Wam się, który najbardziej?
dajcie mi znać w komentarzu. Na razie, pa!